cześć, tu Mateusz z Mad Max. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe. I tradycyjnie sprawdzimy ogólną energię. Cała szansa do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie. Dalej radę oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale pojawiły się już czytania na kwiecień. Tutaj je gdzieś na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie, więc zachęcam do sprawdzania. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie, bo nie ma sensu. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. No wtedy będzie można wyciągnąć taką większą wiedzę, jakąś średnią z obu czytań. Zacznijmy, a zaczynamy od osób spod znaku barana. Wszystkiego dobrego dla Was, dla osób, które obchodzą urodziny. Jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień? Może być pracowicie. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj jest akurat pustelnik i nie wiem, czy nie będzie budowania nowych fundamentów z osobą, z którą ostatnio była jakaś przerwa pomiędzy Wami, dystans. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie? No nieźle. Barany i baranicy są w swojej energii, dlatego że macie tutaj asa buław. Jaka będzie dla Was rada? Słuchajcie, w radzie macie bliźnięta, wagę lub wodnika. Czego raczej nie robić, czego unikać? No dobrze. Wybaczcie. Słuchajcie, po pierwsze jest informacja, że najprawdopodobniej trzeba się będzie trochę wykosztować w tym tygodniu. Może to być pewnie związane z jakimiś świętami albo z czymkolwiek innym, ale no właściwie przejdę już do brzegu, dlatego że zobaczcie, z przełożenia jest karta piątki monet i ona nie mówi tylko i wyłącznie właśnie, że tutaj trzeba się będzie wykosztować lub zainwestować w coś lub w kogoś pieniądze. Bardziej tutaj patrząc na cały rozkład, ta karta kojarzyłaby mi się z tęsknotą. Zobaczcie, ta kobitka tutaj siedzi taka smutna, czeka, właściwie może już nawet straciła nadzieję. Dla mnie jest to informacja, że gdzieś w tym tygodniu będzie kontakt z osobą lub z osobami, za którymi tęsknicie, z którymi ostatnio jest dystans, z którymi od jakiegoś czasu nie ma kontaktu. Tak bym powiedział. I teraz zobaczcie, dla Was w ogólnej energii jest karta trójki monet. A trójka monet to karta budowania nowych fundamentów, nowych podstaw, nowych podwalin pod pewne związki lub relacje. Wydaje mi się, że zwłaszcza z osobami, które właśnie od jakiegoś czasu były niewidziane przez Was, niesłyszane, no gdzieś tam może dalsza rodzina, którą spotkacie na święta albo w ogóle dostaniecie od nich telefon. Na przykład trójka monet mogłaby w ogóle przedstawiać Was jako osobę, która będzie miała w tym tygodniu sporo pracy. Dużo takiej żmudnej pracy, takiej skupionej na detalach, bo zobaczcie, trójka monet tutaj przedstawia rzemieślnika, który dopieszcza anioła na szczycie katedry. No, powiedziałbym tak, dzielić się obowiązkami, nie róbcie wszystkiego sami lub same, bo się wykończyć można. Zobaczcie, przychodzi do Was karta pustelnika, a pustelnik to jest właśnie ktoś, z kim jest lub był dystans.
Osoba, której dawno nie było w waszym otoczeniu, bądź może w waszej głowie. No na tej zasadzie, że przypomni wam się ktoś, i będzie taka zagwozdka, czy odezwać się, czy nie. Czy złożyć życzenia, czy raczej sobie darować. Natomiast słuchajcie, dla mnie ten pustelnik w ogóle sugeruje, że przychodzi ktoś, przyjeżdża, kontaktuje się z wami, czy tam wy jedziecie do tej osoby, ktoś, z kim nie było dawno kontaktu, z kim był dystans. Być może, tutaj mam wrażenie, że mogły być wcześniej jakieś fożki małe i niesnaski, ale to jest rzeczywiście fantastyczny czas, żeby gdzieś tam sobie nawet nie pogadać, chociaż zawsze trzeba pogadać, żeby gdzieś skrócić ten dystans, po prostu. Zobaczcie, tutaj do przyszłości odchodzi karta Pazia Kielichów i Paź Kielichów mógłby pokazywać osobę, tutaj w negatywie, która by była trochę lekceważąca, może niedojrzała emocjonalnie, może w ogóle młodsza od was. I jako, że ta karta odchodzi do przeszłości, to powiedziałbym, że tutaj wyżej wspomniana osoba zachowa się dorośle, zachowa się z klasą, będzie umiała gdzieś podać rękę na zgodę, będzie w stanie się gdzieś tam odezwać, coś zupełnie przeciwnego. Ten Paź Kielichów odchodzących do przeszłości też sugeruje, że byście nie tracili bądź nie traciły przyjemności i zabawy podczas na przykład przygotowań świątecznych, żeby to nie była tylko ciężka praca i jakieś stresy, bo to w ogóle nie o to chodzi. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta Asa Buław i As Buław, jak najbardziej przedstawia wasz trygon. Trygon ognia, barana lwa strzelca, więc super, jesteście w swojej energii. Karta Asa Buław mogłaby sugerować nowy początek, nowej pasji, ognia i uczuć. Być może pomiędzy wami a osobą lub osobami, z którymi, tak jak już wcześniej wspomniałam, nie było kontaktu. A może z waszymi lubymi, z którymi ostatnio były fochy. Jeśli chodzi o Asa Buław, to też was przedstawię jako osobę zmotywowaną, pełną siły, werwy, energii. Tylko pamiętajcie, żeby dzielić się obowiązkami i gdzieś odnajdywać przyjemność w tym, co robicie w tym tygodniu. Zobaczcie, w Radzie macie kartę Króla Mieczy albo Królowej Mieczy. To już możecie sobie odwracać tę energię w zależności od potrzeb. Jest to ktoś z trygonu powietrza. Bliźnięta waga wodnik. Może tutaj trzeba się właśnie odezwać. Ewentualnie król mieczy jest kimś, kto jest chłodny, zdystansowany emocjonalnie i nie dzieli się tym za bardzo, co się dzieje w jego sercu, duszy itd. I rada jest właśnie, żeby tak się nie zachowywać. Niech to gdzieś będzie tydzień odnawiania znajomości, czy zakopywania toporów wojennych. Po prostu, jeśli macie jakiegoś focha z partnerem lub z partnerką, to wypadałoby po prostu gdzieś tak spojrzeć milej, przyjemniej, już tutaj się nie boczyć. Czego nie robić, czego unikać? Tutaj jest karta ósemki buław i właśnie ósemka buław mówi o takim szybkim ruchu, szybkim działaniu, że takim nawet spalającym was. I to jest potwierdzenie tego, co powiedziałem wcześniej. Nie zarobić się, bo nie o to chodzi. Dzielić się tymi obowiązkami. Ósemka buław sugeruje, że trzeba wyjaśniać rzeczy, które są niewyjaśnione, zamiecione pod dywan lub sprawy, które gdzieś sprawiły, że była jakaś kłótnia, a po tej kłótni brak kontaktu. Wszystkiego naj. Teraz byki i byczęta. Witam was na tygodniówce. Jaka będzie dla was ogólna energia? Co do was przychodzi, co się pojawia? O, ładnie, bardzo ładnie, aż nie mogę się doczekać.
chce odchodzi do przeszłości. Byki, jak przedstawiacie się w tym tygodniu? Bardzo ładne czytanie, ale nie przemęczać się. Rada dla Was. To na takiej zasadzie, jakby ktoś chciał dać z siebie wszystko i pokazać, jak dobrze umie przygotować, jak się umie nastarać i żeby wszyscy na przykład po prostu, żeby innym dogodzić. O, tak bym powiedział. Czego nie robić, czego unikać? Mile, bardzo. Momento. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że z przełożenia jest karta szóstki monet. Karta, która sugeruje równowagę w braniu i dawaniu. Na tej zasadzie, że gdzieś najprawdopodobniej czujecie, że jest dookoła Was sporo życzliwych i chętnych do pomocy osób. Ewentualnie jest to informacja, że w pracy możecie liczyć na dodatkowe zasilenie bądź bon świąteczny, czy tam jakiś prezent od pracodawcy w postaci jajeczek kolorowych. Ewentualnie ta szóstka monet mogłaby po prostu sugerować, że otrzymacie od bliskich w tym tygodniu jakiś prezent, wsparcie, pomoc, miło. Jest równowaga. O! Też mam wrażenie, że tutaj pod kopułą jest tak dosyć spokojnie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta śmierci. I to bardzo dobrze, dlatego że śmierć sugeruje transformację, odrodzenie, nowy początek. No, to tutaj ewidentnie tak pasuje do świąt, ale powiedziałbym, że no, ta karta dosłownie mówi, że gdzieś w tym tygodniu naprawdę poczujecie wiosnę. To, że najtrudniejsze albo ten zimowy, czy no, jakiś tam trudny okres jest za Wami i już teraz będzie tylko lepiej. Takie dosłownie świąteczne odrodzenie. Podoba mi się to. Zobaczcie, przychodzi do Was karta królowej monet. Czytam, króla monet to już sobie możecie odwracać i jest to przedstawicielka trygonu Ziemi. Byk, panna lub koziorożec. Więc fantastycznie, dlatego że przychodzi gdzieś do Was Wasza energia, jesteście w niej i wychodzi na to, że bardzo chętnie opiekujecie się innymi, chcecie innym dogodzić, podzielić się swoją, nie wiem, dobrocią, czy w ogóle tym, co macie. Tak bym powiedział. To taka energia matki bądź ojca, kogoś, kto pilnie strzeże domowego ogniska. Nie ukrywam, że jest to też informacja, że może do Was przyjść coś związanego z pieniędzmi. Szóstka monet potwierdza. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta dziesiątki mieczy, a dziesiątka mieczy, jak sami możecie zauważyć, pokazuje kogoś, kto nie ma siły, nie ma motywacji, nie ma chęci. Kogoś, kto nie widzi może wyjścia, a może nawet nie wyjścia z jakiejś sytuacji. Po prostu no, jakaś sytuacja jest niewygodna, jest trudna i no, nie sądzi, że będzie lepiej. Na takiej zasadzie. I słuchajcie, ta karta odchodzi do przeszłości, więc bardzo dobrze, dlatego że no, znowu gdzieś ta karta śmierci jest potwierdzeniem, czyli no, będzie odrodzenie. Mniej niechęci, mniej demotywacji, mniej braku sił. Bardzo dobrze. Ale słuchajcie, coż tu się dzieje? No, wy przedstawiacie się jako karta wieży i karta wieży mogłaby mówić w negatywie, na przykład, patrząc na cały rozkład, o jakimś przemęczeniu. Na tej zasadzie, że no, chcecie tutaj wszystko samej bądź samemu ogarnąć, żeby rzeczywiście innym dogodzić, żeby tutaj na przykład dzieci, jeśli przyjadą w odwiedziny, bądź w ogóle jakaś tam rodzina, żeby sobie mogli spokojnie odpocząć, a Wy tutaj możecie, wiecie, chciałem powiedzieć, lepić pierogi. No nie no, nadziewać jajka, na przykład faszerowane.
Karta wieży też mogłaby sugerować, że coś w tym tygodniu runie, ale to chodzi o jakąś waszą decyzję a propos złych nawyków, nie wiem, żywieniowych, czy złych nawyków związanych z krytykowaniem siebie. Tak jak mówiłem, tutaj coś runie, ale jest transformacja. Co runie? Słuchajcie, chętnie się dowiem, powiedzcie mi, z czego na wiosnę chcecie rezygnować. Zobaczcie, w Radzie jest dla was karta Rydwanu. A Rydwan mógłby sugerować dosłownie, żeby nie próbować samemu albo samej wszystkiego ogarnąć, bo inni też poczują się docenieni i potrzebni, dlatego że no, gdzieś mogą wam pomóc, czy mogą wspólnie coś z wami wykonać. Rada to jest też taka, żeby gdzieś pojechać, kogoś odwiedzić albo zaprosić do siebie osobę, z którą ostatnio była mała kosa. Słuchajcie, no, jest to właśnie czas odrodzenia, no, jak sama nazwa wskazuje. Chociaż nie, no, Wielkanoc nie brzmi jak odrodzenie, ale wiemy, o co chodzi. Czego nie robić, czego unikać? Karta siódemki buław. I siódemka buław, no, tutaj pokazuje taką chroniącą do siebie dostępu trochę wojowniczkę. I wychodzi na to, żeby łagodniej spojrzeć na innych i gdzieś też nie spierać się, no, na przykład przy świątecznym stole, jeśli je obchodzicie. Na tej zasadzie, że dobra, ktoś ma swoje zdanie, ja też mam swoje, wystarczy. Ta karta też sugeruje, żeby zrobić coś od kwietnia. Sprawdzajcie w ogóle czytanie na kwiecień. Żeby od kwietnia zrobić coś, co na przyszłość będzie pozytywne efekty wam dawało. Wszystkiego naj. Bliźnięta i bliźniaczki, witam was na tygodniówce. Jaka będzie dla was ogólna energia? Co do was przychodzi, co się pojawia? Co odchodzi do przeszłości? No dobrze, jak wy się przedstawiacie? Może tutaj mi się rozjaśni, bo jest mała sprzeczność. No, dwóch rycerzy, słuchajcie. Mieczy oraz buław. O! No dobra, jaka będzie dla was rada? Same karty wypadły i biorę no tą, która wypadła rzeczywiście pierwsza. Wydaje mi się, że to może być intensywny tydzień, ale też ktoś bierze za dużo na swoje barki odpowiedzialności takiej emocjonalnej w pewnej relacji lub relacjach. Czego nie robić, czego unikać? No dobrze. Może ma ktoś do czynienia z trygonem ognia? Baran, lew, strzelec. Tak mi się wydaje, ale może niekoniecznie. Sprawdźmy, o co tutaj chodzi. Zobaczcie, z przełożenia jest karta króla buław. Czytam królowej buław, to już w zależności od was. I jest to właśnie reprezentant trygonu ognia. Baran, lew bądź strzelec. Ewentualnie ta karta sugeruje, że w tym tygodniu przyda się dużo pewności siebie, takiego szybkiego, konkretnego działania i podejmowania. Może trzeba będzie podejmować decyzje pod wpływem chwili, ale tutaj widzę, że no, jako że jest król buław, no, umiecie wszystko ogarnąć, dopiąć na ostatni guzik, no bo on ewidentnie umie zarządzać, rozporządzać i tak dalej, i tak dalej. No wy to macie, super. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta ósemki kielichów. I to jest bardzo ciekawe,
Dlatego, że ósemka kielichów to nie jest tylko i wyłącznie karta rozstania, ale patrząc na tę kartę w tej talii, ona przede wszystkim mówi o takich trudnych, przytłaczających emocjach, z którymi trzeba będzie albo się zmierzyć w tym tygodniu, albo po prostu będzie na tyle dużo do ogarnięcia, że nie macie czasu myśleć o głupotach. Tak bym zasugerował. Zwłaszcza, słuchajcie, jeśli chodzi o relacje z osobami, z którymi były wcześniej starcia, z którymi były jakieś kłótnie, fochy, zwłaszcza z ludźmi z rodziny. Tutaj mi się to pokazuje. Ale zobaczcie, przychodzi do Was karta trójki monet i ta karta przedstawia rzemieślnika, który tak skrupulatnie, detalowo skupia się i dopieszcza anioła, jakąś tam swoją rzeźbę. I chodzi o to, że po pierwsze, z jednej strony będzie sporo pracy w tym tygodniu, sporo ogarniania, sporo skupienia trzeba będzie włożyć w to, co wykonujecie. I myślę, że to Was odciąga od jakichś tam trudnych myśli. Ale z drugiej strony jest to karta budowania nowych, solidnych fundamentów pod pewną relację, w której wcześniej były, momencik, bo aż wypadła mi karta. Już jestem. W której wcześniej były właśnie trudne emocje, trudne chwile, takie przytłaczające coś było. To tutaj mam wrażenie, że jest to świetny tydzień, żeby zacząć od nowa, dać komuś szansę, wybaczyć, od nowa budować relacje. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta rycerza buław. I rycerz buław na nosorożcu może jak najbardziej przedstawiać kogoś, kto jest wybuchowy, dominujący, w gorącej wodzie kąpany lub kąpana. Osoba, która lubi się czepiać i momentami pokłócić. I ta karta odchodzi do przeszłości, więc wychodzi gdzieś na to, że z wyżej wymienioną osobą znajdziecie nić porozumienia w tym tygodniu. Może wyłącza te swoje takie wybuchowe, swój wybuchowy nastrój w tym tygodniu, jest bardziej łagodny, jest łagodniejszy lub łagodniejsza. Tutaj też bym powiedział, że Wam odchodzi troszeczkę mniej stresu w tym tygodniu. Cieszycie się, że jest dużo do ogarnięcia, że macie się czym zająć i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta rycerza mieczy i rycerz mieczy to jest przedstawiciel trygonu powietrza. Bliźnięta, waga lub wodnik. Świetnie, jesteście w swojej energii, dlatego umiecie wszystko w tym tygodniu ogarnąć, a będzie co, i dopiąć na ostatni guzik. Ale też bym powiedział, że on jest zupełnym przeciwieństwem tego rycerza buław, bo on działa spokojnie, w skupieniu, podąża jakimś planem, czasami rzeczywiście może się sypnąć, ale on wie, jak taki plan przeredagować, jak szybko zmienić sposób działania, coś takiego. Tutaj też nie ukrywam, że rycerz mieczy walczy w imię wyższych wartości, czyli jest to dobry czas, żeby się porozumieć z kimś. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta dziesiątki buław, czyli karta starania się, karta ambicji, karta dawania z siebie wszystkiego i w ogóle brania na swoje barki dużo odpowiedzialności emocjonalnej. Rada jest taka, żeby podzielić się z kimś tym, co Wam leży na sercu i niech ta osoba też troszeczkę, na nią skapnie ta odpowiedzialność i emocjonalna, i w ogóle jeśli chodzi o przygotowania do tego, czego się przygotowujecie. Tutaj też w Radzie jest tak, walczyć o coś, tak próbować. Czego nie robić, czego unikać? Jest to karta Asa Monet. I to jest ciekawe, bo jest informacja, żeby nie przepłacić podczas jakiejś podróży i też żeby nie przepłacić podczas szybkiej zmiany planów. Bo najprawdopodobniej, tak jak wcześniej wspomniałem, będzie trzeba pod wpływem chwili coś zmienić, decyzję. Ogarnięcie to, ale żeby nie przepłacić, byk panna lub koziorożec, mam wrażenie, że
mogą gdzieś Wam pomóc ogarnąć jakieś wydatki. Tak bym powiedział. Też nie obawiajcie się prosić o pożyczenie na przykład, albo żeby szef lub szefowa, żeby Wam coś tam skapnęli lub skapnęły. Wszystkiego naraz. Teraz raki. Witam Was na tygodniówce. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Dużo monet. Co odchodzi do przeszłości? Ładnie, ładnie. Zobaczcie. Macie dwie królowe. Monet i mieczy. Ciekawe, czy będzie trzecia. Jak Wy się przedstawiacie? Rada dla Was. I czego nie robić, czego raczej unikać? Raki, powiedzcie mi jedną rzecz. Czy część z Was, czy ktoś z Was stoi przed koniecznością podjęcia decyzji a propos zmiany zawodowej, szkolnej, może mieszkania, coś takiego? Ogólnie czytanie jest naprawdę niezłe, ale żeby już tutaj nie wymyślać, przejdę do brzegu. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta cesarza. Z jednej strony jest to reprezentant Trygonu Ognia, baran, lew, strzelec. Być może z taką osobą macie do czynienia w tym tygodniu. To w ogóle może być ktoś bardzo wymagający. Może szef lub szefowa. Jeśli chodzi o tego cesarza, no to on tutaj rządzi, rozporządza, deleguje i nieźle ogarnia. I wydaje mi się, że jest to gdzieś energia totalnie dla Was. Zwłaszcza jeśli wyzwań w tym tygodniu będzie sporo, a wiem, że dla części z Was na pewno będzie, bo święta idą, część z Was pewnie obchodzi. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta królowej monet, albo króla monet, to już możecie sobie odwracać tę energię. I zobaczcie, no ona jest tutaj taka pewna siebie, zadowolona. Ona pokazuje na siebie jako na skarb, czyli jest zdrową egoistką, więc ona zagania tutaj innych do roboty, ona tutaj dzieli się obowiązkami i nie chce robić wszystkiego sama, bo po co się męczyć? Nie mówię o tym, że to jest jakieś lenistwo, wręcz przeciwnie. Królowa monet mogłaby mówić o jakiejś obfitości finansowej, która przychodzi do Was po rozmowie z szefostwem lub z taką, no, wyżej wspomnianą osobą typu cesarz lub cesarzowa. Zobaczcie, przychodzi do Was karta dziesiątki monet, a jest to karta stabilizacji finansowej, takiej obfitości finansowej, więc jak najbardziej opłaca się rozmawiać o pieniądzach, prosić i domagać się o nie, czy tam negocjować. Dziesiątka monet w ogóle mówi o wspólnym, rodzinnym biesiadowaniu bardzo często. O! Tutaj motocykl przygazował na potwierdzenie przekazu. I dla mnie to jest informacja, że gdzieś w gronie najbliższych nie musi to być wcale rodzina, czy tam może mogą być przyjaciele, znajomi, czy ktokolwiek. Zasiadacie wspólnie i no po prostu razem dobrze spędzacie czas. No tutaj przy tej karcie z nią mi się kojarzy po prostu taka biesiada przy stole. Ewentualnie, no coś tutaj, mam wrażenie, wydarzy się w tym tygodniu z rodziną bądź z najbliższymi ku polepszeniu relacji, ku wystabilizowaniu sytuacji pomiędzy Wami. Tym bardziej, że zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta królowej mieczy. No, czy tam królowa mieczy, to już sobie możecie to odwracać.
I Królowa Mieczy jest właśnie taką osobą zdystansowaną emocjonalnie, z którą raczej nie ma rozmowy, tylko i wyłącznie, kiedy jej się zachce, tak bym powiedział. Jest to ktoś chłodny, któremu no ewidentnie nie wiadomo, o co chodzi. To może być, słuchajcie, reprezentantka trygonu powietrza, czyli bliźnięta waga lub wodnik. No ewentualnie w ogóle po prostu osoba, z którą ostatnio była, że tak powiem, foch lub kosa. O, ta karta odchodzi do przeszłości. Na jej miejsce przychodzi, no, królowa monet, więc tutaj jest takie, no, zasiane ziarno stabilizacji. Przynajmniej pomiędzy wami a tą osobą wyżej wspomnianą. Fajnie. Też bym powiedział, że królowa mieczy odchodząca do przeszłości sugeruje, że kogoś uda się w cudzysłowie złamać i ktoś będzie bardziej przychylnie patrzył na wasze prośby, może na przykład o pieniądze. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta trójki monet, a trójka monet, przepraszam, karta trójki buław, już tutaj zakręcony jestem, jak słoik, karta trójki buław sugeruje, jest to karta bramy, więc ona mogłaby mówić o tym, że ktoś z was rozważa przyjęcie albo w ogóle rozpoczęcie nowej pracy, zmiany zawodowej, edukacyjnej lub mieszkania. Ktoś z was też w ogóle, mam wrażenie, że podróżuje na święta lub przyjmuje gości, co nie jest wielkim odkryciem, ale bardziej bym powiedział przy tej trójce buław, że ktoś z daleka do was przyjeżdża i wy jako ta królowa monet, czyli mała cesarzowa lub w ogóle matka, tak, czy tam ojciec, bardzo chcecie komuś przychylić nieba, postarać się o to, żeby było miło i fajnie. Zobaczcie, w Radzie jest karta ósemki kielichów i ósemka kielichów sugeruje o trudnych emocjach. Zwłaszcza patrząc na tę ósemkę kielichów w tej talii. Ona dosłownie pokazuje kogoś, kto tonie w no, brudnej wodzie i informacja jest taka, żeby w tym tygodniu wyjaśniać co niewyjaśnione. Żeby rzeczywiście dać szansę komuś i żeby w ogóle odsłaniać dywan, jeśli ostatnio sporo się pod niego zamiotło. No, jest to czas budowania silnych relacji i stabilnych. Czego nie robić, czego unikać? Jest to karta szóstki monet. Jest to karta, która sugeruje równowagę w braniu i dawaniu. No, tutaj wypadałoby pozwolić innym przyczynić się do przygotowywania na przykład wieczerzy. Czy tam wieczerzy, no wiecie o co chodzi, śniadania świątecznego. Jedno sałatkę, drugie jajeczko, trzecie coś tam. No, żeby taka wspólnota też była i żeby bliscy czuli się, czuły potrzebne. Ta karta sugeruje, żeby nie obawiać się rozmawiać o pieniądzach, bo gdzieś coś wam się należy. Wszystkiego najpierw. Teraz lwy. Lwice, ja was witam na tygodniówce. I jaka będzie dla was ogólna energia? Co do was przychodzi, co się pojawia? Wieści, informacje, rozmowa, może o pieniądze, może o pracę. Byk panna koziorożec, tutaj ktoś się pokazał z tego trygonu ziemi. Co odchodzi do przeszłości? Lwy, jak wy się przedstawiacie? Dobrze, karta śmierci, karta odrodzenia i transformacji. To tak tematycznie. Rada dla was. Czego raczej nie robić, czego unikać? Słuchajcie, mam wrażenie, że te przekazy się powtarzają.
Tutaj widzę, że mogą być rozmowy o pieniądze, o pieniądzach i opłaca się, bo widzę gdzieś tutaj obfitość i odrodzenie. Ale w ogóle macie ładne energie, naprawdę. W postaci cesarzowej, śmierci, sprawiedliwości. Zacznijmy od tego, że z przełożenia macie kartę cesarzowej, a cesarzowa reprezentuje barana lwa albo strzelca, czyli właśnie trygon ognia. Fantastycznie, bo jesteście w swojej energii. Karta cesarzowej to symbol takiej obfitości, plonów, no i tego, że no gdzieś tutaj macie dookoła siebie osoby wspierające, pomagające, bardzo Wam życzliwe i Wy czujecie się docenieni, docenione. No, nie ukrywam, że cesarzowa to matka, więc może do kogoś przyjeżdżają dzieci w odwiedziny, albo w ogóle będzie dosyć rodzinnie, tak bym zasugerował. Bardzo fajna energia, takiej pewności siebie, chęci, werwy. No, lwy są w swoim żywiole. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta Pazia Monet, a Paź Monet to jest, no, byk, panna, koziorożec. Może ktoś nie do końca dojrzał emocjonalnie, albo może dziecko. Na przykład Wasze, jeśli rzeczywiście no, tutaj robicie jakieś przyjęcia świąteczne i tak dalej, są odwiedziny u części z Was. Paź Monet też sugeruje, że no, będzie dużo takiej pracy skupionej na detalach. Tutaj trzeba sobie dobrze wszystko rozplanować, bez stresu, bo jeżeli nie rozplanujecie, to może być momentami poczucie, że się za dużo dzieje. O, a tak naprawdę w tym tygodniu też chodzi o to, żeby i w następnym, żeby mieć jakąś przyjemność z tego wszystkiego. Zobaczcie, przychodzi do Was karta ósemki buław, a ósemka buław to karta komunikacji, informacji, no jakiś tutaj mogłaby przedstawiać listy, maile i powiedziałbym, że jest to właśnie dobry czas na rozmowy o pieniądzach, dobry czas na negocjacje, bo paź monet jak najbardziej by o tym mówił, a cesarzowa to obfitość. Ewentualnie jeszcze bym zasugerował, że ósemka buław sugeruje, że to będzie szybki, konkretny tydzień, trzeba będzie dużo działać, no momentami przystopujcie i rzeczywiście trzeba się trzymać planu, żeby no, gdzieś tutaj nie było za nerwowo. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta dziewiątki kielichów, a dziewiątka kielichów przedstawia taką zadowoloną syrenę bujającą się na huśtawce. Jest to karta ewentualnie lenistwa bądź radości, przyjemności. Nie chodzi mi o to, że tej radości nie macie. Bardziej mi chodzi o to, że u kogoś laba się kończy. Może na przykład kończy się urlop, a może po prostu, słuchajcie, no ostatnio było trochę spokojniej i luźniej, a teraz w tym tygodniu się zadzieje. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta śmierci i to mi się podoba, bo karta śmierci przedstawia transformację, odrodzenie, trochę taką rezurekcję, więc no, nie ukrywam, że jak najbardziej karta tematyczna, no, ale ta karta niewątpliwie mówi o takim powrocie sił życiowych, o nadziei i właściwie poczuciu, że a już ta zima, te mroki już się kończą czy skończyły, a już teraz wiosna, zaraz lato, ale super. No, powiew świeżości dla Was ewidentnie. Jest transformacja i wyjście ze snu zimowego w postaci karty śmierci i cesarzowej. Zobaczcie, co macie w Radzie. A w Radzie jest dla Was karta sprawiedliwości. I sprawiedliwość sugeruje, żeby dociekać sprawiedliwości i rozmawiać właśnie o tym, co Wam się należy, o wynagrodzeniu, o jakichś bonach świątecznych, o pieniądzach. Karta Sprawiedliwości mówi o tym, żeby zachować balans, bo jest to troszeczkę karta umiarkowania, czyli co? No dzielić się, słuchajcie, z innymi obowiązkami, bo mam wrażenie, że sporo osób jest chętna do pomocy. Jest jeszcze jedna informacja, żeby zdjąć sobie troszeczkę odpowiedzialności ze swoich barków w tym tygodniu.
Nie musicie mieć wszystkiego na po prostu cycuś, glancuś, luks wysprzątany. A to nie chodzi tylko o to. Chyba, że w głowie. Czego nie robić, czego unikać? Karta piątki mieczy. I słuchajcie, jest to karta zamiatania spraw pod dywan, bądź poddania się no, z pewną sprawą, na której Wam zależy. Czyli co? No, rozmawiać o tym, na czym Wam zależy. Nie odkładać tego na poświętach, na wiosnę i tak dalej, tylko zrobić to już teraz. Tutaj gdzieś trzeba, mam wrażenie, odczyścić sytuację pomiędzy Wami a osobą, z którą ostatnio było tak, dobra, machniemy ręką, będzie w porządku. No nie, koniec zamiatania spraw pod dywan, wszystkiego naj. Teraz panny i pannicze. Witam Was na czytaniu tygodniowym i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Lubię bardzo tę kartę. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Komforcik, luzik, ale też pewne rozdroże. Co robić? Przyznać się, kto ma rozdroże. Kto nie wie, co robić? Co odchodzi do przeszłości? To raczej dobra informacja. Jak Wy się przedstawiacie w tym tygodniu? No dobrze, słuchajcie, momento. Wychodzi na to, że komuś uda się podjąć decyzję, bądź w ogóle ruszyć do przodu po jakiejś porażce, po jakimś trudnym wyzwaniu. Rada dla Was. Czego nie robić, czego raczej unikać w tym tygodniu? Słuchajcie, sprawdźcie sobie czytania na kwiecień, bo są już na moim kanale. Może, jeśli ktoś z Was ma zagwozdkę życiową, no to gdzieś tam będzie, słuchajcie, odpowiedź, bo widzę, że tak jakby ktoś z Was bronił się przed zmianą bądź no, rozpoczęciem czegoś zupełnie nowego, bo strefa komfortu, bo po co, bo na co, bo może nie podołam tej motocykl za oknem. No, trochę może Wam chciał coś zasygnalizować. Zobaczcie z przełożenia, jest karta dziewiątki buław, a karta dziewiątki buław przedstawia no, wojowniczkę, która troszeczkę broni do siebie dostępu. To tak jak w tym tygodniu, no, będzie trzeba wyjść troszeczkę ze strefy komfortu i spotkać się na przykład z osobami, z którymi no, ostatnio był jakiś dystans, lub w ogóle z osobami, no, pomiędzy którymi nawet nie to, że był tylko dystans, ale jest różnica poglądów, zupełnie dwie różne strony i na przykład się spotykają, powiedzmy, na przykład na Wielkanoc, jeśli obchodzicie. Dziewiątka buław sugeruje, no, że tutaj ewidentnie ktoś stoi przed podjęciem ważnej decyzji i szczerze mówiąc, z tego co widzę, to wybranie nowego przyniesie Wam więcej pozytywnej energii, rezultatów, owoców, skutków, aniżeli pozostanie w strefie komfortu. Zobaczcie tutaj w ogólnej energii, jest dla Was karta dziewiątki monet, którą bardzo lubię, zwłaszcza właśnie w tej talii. I ona sugeruje samowystarczalność. Poczucie, że macie tyle, ile potrzebujecie. No, przynajmniej jest bardziej na zero, aniżeli na minus, jeśli chodzi o finanse. Jest to karta jak najbardziej, która sugeruje strefę komfortu i zwłaszcza do osób, które zastanawiają się, czy nie zrobić remontu, nie przeprowadzić się lub nie zmienić pracy. Wydaje mi się, że ostatnio za bardzo utknęliście w tym komforcie.
Wiosna jest świetnym czasem, żeby rzeczywiście z tego wychodzić. Mam też w ogóle wrażenie, że jeśli chodzi o przygotowania, no to tutaj bardzo na sobie polegacie. Na tej zasadzie, że ja zrobię wszystko najlepiej, a niech inni tam się biorą za coś innego. Zobaczcie, przychodzi do Was karta dwójki buław i jest to karta rozdroża. Co robić? W którą stronę pójść? Zmieniać pracę czy nie? Robić remont czy nie? Odejść czy zostać? Jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w ogóle jest to karta związana z pewnego rodzaju luzem. Czyli mam wrażenie, że część z Was odpuszcza sobie część obowiązków. Na przykład, no nie wiem, nie będziecie cudownie polerować wszystkich podłóg i okien. Kało by się chciało. Myślicie sobie, dobra, to tam przyjadę odkurzaczem i tyle. Wystarczy. No słuchajcie, po co? To nie chodzi o to, żeby tutaj, no nie wiem, było za szafką, pod szafką i tak dalej na luks. Słuchajcie, do przeszłości odchodzi karta trójki mieczy i karta trójki mieczy mogłaby sugerować, no nie tylko złamane serce, ale też jakiś zawód, jakieś stresy straszne i takie poczucie ścisku. Nie dam rady, nie ogarnę, za dużo tego. Odchodzi to do przeszłości, więc wychodzi na to, że jakoś Wam się lżej robi, czy z wiosną, czy z kwietniem, czy na święta, cokolwiek. No, już Wam poleciłem, żeby sprawdzać czytania na kwiecień. Tam coś na pewno więcej będzie. Ale powiedziałbym, że tutaj w ogóle odchodzi do przeszłości, no to złamane serce, czyli będzie porozumienie z kimś, z kim wcześniej go nie było. Nawet nie wiem, czy nie trzeba będzie się pierwszym lub pierwszej odezwać. Zobaczcie, w radzie, znaczy Wy się przedstawiacie jako trójka buław, karta bramy, karta nowych początków. No, na takiej zasadzie, że rzeczywiście będzie coś wybaczone, będzie coś podarowane. Tam, machniecie ręką. Natomiast trójka buław też sugerowałaby, że część z Was, no, w najbliższej przyszłości, bo może to być nawet po tym tygodniu, podejmuje po prostu decyzję ku zmianie. Jeśli nie, to w ogóle marzą Wam się nowości w życiu, które same nie przyjdą, trzeba się o nie postarać. Zobaczcie, w radzie jest dla Was karta ósemki mieczy. A ósemka mieczy to karta autosabotażu. Karta, która mogłaby mówić o tym, że krytykujecie siebie, bądź umniejszacie sobie i chcecie zrobić wszystko, żeby na przykład zaimponować innym, albo żeby wszystko samej lub samemu ogarnąć. Bez sensu, nie trzeba. Rada jest taka, jesteście pełni, pełne, wartościowi, wartościowe. Nie autosabotażować się, nie wkładać siebie w klatkę, no jakąś emocjonalną, mentalną, robić zmiany. Tutaj też, słuchajcie, widzę, że może trzeba będzie odwiedzić osoby, no, których za bardzo nie lubicie, albo ostatnio była kosa. Rada jest, żeby to zrobić. Czego nie robić, czego unikać? A zobaczcie, jest to karta dziesiątki kielichów. I ta karta mogłaby powiedzieć, żeby nie unikać ludzi w tym tygodniu. Nie unikać rodziny, nie unikać przyjaciół i znajomych. Tutaj też mam wrażenie, że inni poczują się bardzo docenieni, docenione, jeśli zaangażujecie ich w sprzątanie, przygotowania świąteczne, cokolwiek. Ta karta sugeruje nie odrzucać rodziny, nie odrzucać też kogoś, kto rzeczywiście no, chce się starać o Wasze względy, a już przynajmniej w tym tygodniu. Wszystkiego naj. Teraz wagi. Ja Was witam na czytaniu tygodniowym i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Mam wrażenie, że jest jakieś rozmarzenie i małe opóźnienia, być może z tym związane. Może trudno Wam się wziąć do roboty. Co odchodzi do przeszłości? A to dziwne, bo w sumie do przeszłości odchodzi iluzja.
Jak wy się przedstawiacie? Wy raczej radośnie. Myślę, że to jest dosyć ważne. Jaka będzie dla was rada? W radzie macie pazia monet, byka, pannę lub koziorożca, być może osobę młodszą lub niedojrzałą emocjonalnie, ale myślę, że ten trygon ziemi. Czego raczej nie robić, czego unikać? No dobrze. Karty sugerują, żeby na razie gdzieś nie wyjeżdżać za granicę. Może to odłożyć w czasie. Tak bym zasugerował. Mam nadzieję, że z kimś to będzie rezonowało. Zobaczcie, tutaj jest przełożenie. Jest dla was karta czwórki monet. No a ona przedstawia mężczyznę, który gdzieś tutaj chroni swój skarb. Wychodzi gdzieś na to, że uda wam się, no nie wiem, wyjść obronną ręką z jakiegoś konfliktu. Ewentualnie uda wam się uzyskać jakieś pieniądze bądź dodatkowe zadanie zawodowe i gdzieś nie wyjdziecie na tym źle, tak bym powiedział. Uda wam się osiągnąć stabilizację finansową. Mam też wrażenie, że w głowie, pomimo tego, że mogą być pewne opóźnienia. Wydaje mi się też, słuchajcie, w ogóle, że macie do czynienia z bardzo upartą osobą, która no, może tak jakby zawężać swoje widzenie i patrzenie na rzeczywistość, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was karta pazia mieczy, a paź mieczy mógłby sugerować, że po pierwsze mogą być w tym tygodniu opóźnienia, mogą być w tym tygodniu zwłaszcza w podróży, albo zwłaszcza jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, jakieś opóźnienia, na tej zasadzie, że coś może będzie odłożone daleko w czasie, na razie się nie odbędzie i szczerze, bardzo dobrze. Paź mieczy sugeruje, że no, troszeczkę jesteście rozleniwieni lub rozleniwione, ale nie zrozumcie mnie źle, bo paź mieczy się stara, ale on gdzieś no, robi wszystko w swoim tempie. Spokojnie, nikt was nie popędza, ale no mam wrażenie, że trzeba by było się przygotować na ewentualne zmiany planów w tym tygodniu. O! Zobaczcie, przychodzi do was karta siódemki kielichów, a siódemka kielichów to jest takie, no, dosłownie rozproszenie, troszeczkę bujanie w obłokach. To na takiej zasadzie, jakby rzeczywiście wagi nie mogły się do końca skupić. I zamiast zrobić tutaj jakiś fantastyczny i skrupulatny, no, dokładny, szczegółowy plan i po prostu nim podążać, no to by tak, no dobra, to ja tutaj zacznę, zobaczymy jak będzie szło, no to później tamto zacznę, wiecie o co chodzi. No tutaj ewidentnie brakuje wam skupienia. Ja też w ogóle mam wrażenie, że sprowadzacie na ziemię pewną osobę, no, która jest bardzo uparta lub trudno jej przyjąć do siebie zdanie innych osób. O, wybrnąłem. Mam nadzieję, że rozumiecie. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta szóstki kielichów, a jest to karta związana właśnie z przeszłością, czyli co? Wychodzi na to, że ktoś z przeszłości się pojawia, ale wydaje mi się, że to jest tylko po to, żeby zapytać co tam, złożyć życzenia, nic więcej. Ale część z was może tutaj już sobie dużo wyobrażać, co dobre nie jest. W ogóle trzeba będzie spotkać się z osobami dawno niewidzianymi lub niesłyszanymi i powiedziałbym też, że jest koniec iluzji, czyli wy tak jakby sprawnie sprowadzacie kogoś na ziemię. Mam wrażenie, że jesteście takim troszeczkę umoralniaczem lub osobami, które no rzeczywiście wskazują innym drogę. I zwłaszcza jeśli to jest ktoś z rodziny. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta rycerza kielichów.
A rycerz kielichów jest, no, taki raczej zadowolony, pełen radości. On tutaj jest na delfinie i trzyma kielich w ręku. O co chodzi? Raczej macie luz w tym tygodniu. Nie ma jakiegoś wielkiego spięcia, że trzeba zrobić to, to, to i tamto w ogóle każdego dnia. Jasne, mówiłem wcześniej, że ma być zrobiony przez Was plan działania, ale taki mniej ambitny, żeby oszczędzać siły, tak bym powiedział, bo mam wrażenie, że ostatnio ktoś z Was, albo może i większość z Was, miała stres, może więcej niż do tej pory. Ta karta też sugeruje, że jesteście dla swoich bliskich osobami, które zarażają ich optymizmem, nadzieją i gdzieś Was bardzo potrzebują, tak bym powiedział. Zobaczcie, macie w Radzie kartę Pazia Monet, a Paź Monet to jest właśnie przedstawiciel Trygonu Ziemi, czyli Byk, Panna, Koziorożec, a może w ogóle ktoś młodszy lub osoba niedojrzała emocjonalnie. Nie wiem czemu macie kogoś takiego w Radzie. Inna rada jest taka, żeby się starać, żeby próbować, żeby inne osoby edukować, umoralniać i wskazywać im rzeczywiście drogę. O co chodzi? Napiszcie mi w komentarzach. Mam nadzieję, że nadążacie. Słuchajcie, czego raczej nie robić i czego unikać? I to jest ciekawe, dlatego że jest to karta świata. A karta świata mogłaby mówić o wyjazdach już najpewniej zagranicznych. I jeśli w tym tygodniu jedziecie, już to było wcześniej zaklepane i zaplanowane, okej, no to tutaj karty tylko sugerują, żeby pojechać, nie wiem, na lotnisko wcześniej, żeby wszystko mieć przygotowane, no, żeby nie stracić lotu, nie mieć opóźnień i tak dalej. Ale ta karta mówi, że jeśli zastanawiacie się nad zaplanowaniem w najbliższej przyszłości podróży zagranicznej, może rzeczywiście lepiej to odłożyć w czasie, może na przykład na następny miesiąc, czyli na maj. A na kwiecień już są czytania, więc sprawdzajcie, zapraszam. Wszystkiego naj. Teraz Skorpiony. Witam Was na tygodniówce i sprawdźmy, jaka jest dla Was ogólna energia. Walecznie i pracowicie. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Co odchodzi do przeszłości? No dobrze, słuchajcie. Może być konfrontacja z osobą lekceważącą bądź, no, taką nie do końca dojrzałą emocjonalnie. Może Was ktoś po prostu wkurza. Ewentualnie zaganiacie tego typu osoby do pracy, pomocy, o, wsparcia. Jak Wy się przedstawiacie? No dobrze, dobrze, dobrze. Rada dla Was. Czego raczej nie robić, czego unikać w tym tygodniu? No dobrze, słuchajcie, sama karta wyszła, no niech będzie, jak już chciała. Okej, powiem tak, w tym tygodniu może być troszeczkę niespokojnie, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to nie wynika z Was, a bardziej z otoczenia. Z osób, które Was otaczają. Zobaczcie, tutaj z przełożenia jest karta wieży i ta karta mogłaby sugerować coś szybkiego, nieuchronnego, niespodziewanego i to może być, nie ukrywam, spięcie z osobą, która Was po prostu wkurza. Co bym radził? No, po prostu gdzieś komunikować się na bieżąco, no, żeby nie chować w sobie tych uczuć i emocji, bo one będą narastać i właśnie wybuchną.
Ta karta sugeruje, że może być trochę niespokojnie w relacjach z najbliższymi. O! Zobaczcie, dla Was w ogólnej energii jest karta rycerza mieczy. No, a rycerz mieczy jest taki właśnie waleczny, walczący. On stara się, on daje z siebie wszystko, ale dlatego powiedziałem wcześniej, że otoczenie jest raczej niespokojne, bo dla Was ta ogólna energia rycerz mieczy pokazuje kogoś, kto jest zrównoważony, wie jak ma działać, wie jak ma rozmawiać, wie jak ma zaganiać innych i popędzać. No, to gdzieś po prostu inni mają muchy w nosie, ewentualnie po prostu lenia. Zobaczcie, przychodzi do Was karta piątki buław, a piątka buław to karta rywalizacji bądź no, konfliktu i nie ukrywam, że jest to dobry tydzień na to, aby z kimś konflikt co? Rozwiązać. Może rzeczywiście trzeba kogoś wziąć za habety, konkretnie się pokłócić, ale później sobie coś wyjaśnić, no i wiecie, ustawić jakieś granice, jak ma być, żeby nie było tak jak wcześniej i co się w ogóle stało. Piątka buław też w ogóle sugeruje, że będzie dużo do ogarnięcia w tym tygodniu, po prostu dużo pracy. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta pazia kielichów, a paź kielichów to w negatywie może być osoba lekceważąca, osoba, która no, nie wie czego chce, jest niedojrzała emocjonalnie, gra Wam na emocjach, na nerwach i ta karta odchodzi do przeszłości. O co chodzi? Uda Wam się taką osobę zagonić, pogonić, doprowadzić do pionu. Jest to fantastyczny tydzień, aby być mądrzejszym, inteligentniejszym, czy mądrzejszą, inteligentniejszą od wyżej wspomnianej osoby, po prostu. Może to być ktoś młodszy, może osoba niedojrzała emocjonalnie, tak bym zasugerował. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta świata i karta świata pokazuje no, taką roztańczoną, kolorową kobietę i ona tutaj na globie sobie podskakuje. I powiedziałbym tak, Wy jesteście osobami, które raczej mają otwarty umysł, ale to mam wrażenie, że rzeczywiście ktoś w Waszym otoczeniu. Uparciuch, nerwus, trudno jest rzeczywiście się ostatnio dogadać. Ale, tak jak powiedziałem wcześniej, no Wy tutaj raczej jesteście ponad to wszystko. Karta świata też w ogóle sugeruje jakieś przemieszczanie się, być może za granicę, i może konflikt właśnie być o to w tym tygodniu. O jakieś wyruszanie w podróż. Momento. Może na przykład macie różne pomysły na to, jak spędzić święta. Zobaczcie, w Radzie jest karta pustelnika. A pustelnik to jest ktoś, kto no, musi się troszeczkę odizolować. Dać sobie przestrzeni w jakiejś relacji. Dać sobie dystans i zaufanie i no, niech druga osoba sobie coś przemyśli, bo ewidentnie to druga osoba gdzieś tutaj, no, zawiniła. Jeśli chodzi o kartę pustelnika w Radzie, to też jest informacja, żeby wyciągnąć rękę w te święta do kogoś, no, czy w ogóle w tym tygodniu, słuchajcie, bo nie każdy obchodzi święta. Do kogoś, z kim ostatnio od dłuższego czasu kontaktu nie było. Może właśnie osoba młodsza lub nie do końca dojrzała emocjonalnie. Bądźcie po prostu kimś mądrzejszym lub dojrzalszym. Czego nie robić, czego unikać? A zobaczcie, jest to karta asa mieczy, czyli karta komunikacji, karta nowego porozumienia, karta takiej asertywnej, dojrzałej rozmowy. Nie to, że tutaj kogoś obwiniacie, oceniacie, iskry lecą, kłótnia jest wiadomo, tylko bardziej ta karta sugeruje, żeby coś sobie wyjaśnić, powiedzieć o swoich potrzebach, o swoich odczuciach i w ogóle nie unikać, słuchajcie, rozmów, bo mam wrażenie, że w pewnej relacji się gdzieś nawarstwiło, a w tym tygodniu no trzeba będzie to odskrobać. Wszystkiego naj. Teraz strzelce. Zapraszam Was na tygodniówkę. Jaka będzie dla Was ogólna energia?
No dobrze. Sama karta chciała wypaść, wypadła i jest to ósemka monet. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Kolejna karta monet. Co odchodzi do przeszłości? Słuchajcie, kłótnia o pieniądze, potyczka z kimś z pracy być może. Jak Wy się przedstawiacie? Ulala, pięknie, zobaczcie. Macie aż dwa asy. As buław i as kielichów strzelce. Zwłaszcza single, no tutaj oczy szeroko otwarte proszę mieć, bo może coś się wydarzyć. Sprawdzajcie czytanie na kwiecień, bo tam jest miłość i uczucia dla singli i osób w związkach również. Rada dla Was. Odpuścić coś. Komuś. Czego raczej nie robić, czego unikać. A no proszę. Dzieje się, słuchajcie, strzelce. Tutaj pojawiła mi się taka strzelcowa, strzelecka, o, energia. I ona mi się bardzo właśnie kojarzy z tą kartą, która jest z przełożenia. I od razu powiem, że to jest dziewiątka buław. No nie wiem czemu, ale ona mi się bardzo kojarzy z Wami, z łucznikami i łuczniczkami. W każdym razie z przełożenia dziewiątka buław. Karta, która mogłaby sugerować, że już jesteście bardzo blisko rozwiązania czegoś. Jesteście bardzo blisko do osiągnięcia zamierzonego celu i proszę się nie poddawać, bo to już jest prawie, słuchajcie, koniec. W sensie, no już zaraz rezultaty będą widoczne. No na tej zasadzie, o co może chodzić? Nie wiem, może jesteście na diecie, może są ćwiczenia, może, no nie wiem, macie jakiś limit książek do przeczytania w tym roku, no i już Wam nieźle idzie. Słuchajcie, ta karta też mogłaby sugerować, że ktoś stawia mur i jest dystans pomiędzy jedną a drugą osobą lub w ogóle osobami, ale wydaje mi się, słuchajcie, że jest to energia z poprzednich tygodni. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta ósemki monet, czyli karta pracy, karta realizowania siebie, rozwoju, takiej motywacji i to może być właśnie związane z niepoddawaniem się, jeśli chodzi o dążenie do jakiegoś celu. Tutaj macie bardzo dużo wigoru i werwy do tego. Ósemka monet ewidentnie sugeruje, że będzie to pracowity tydzień i też mam wrażenie, że budujecie tutaj relacje z osobą, z którą właśnie był ten mur pomiędzy Wami. Jakiś dystans, może walka, ale taka nie wprost, taka wiecie. Słuchajcie, co do Was przychodzi i jest to karta szóstki monet. Fantastycznie, bo jest to karta charytatywności, ewentualnie karta, która mówi o równowadze w braniu i dawaniu. Czyli co? Mam wrażenie, że Wasza ciężka praca i zaangażowanie bardzo się opłacą, bo w tym tygodniu będzie widać tego efekty lub w ogóle otrzymacie dodatkowe wynagrodzenie, dużą pomoc i wsparcie od innych, jeśli chodzi o jakieś tam przygotowania, sprzątania i tak dalej. Szóstka monet też w ogóle sugeruje, że ktoś wyciąga do Was rękę bądź Wam coś proponuje. Chodźmy na spacer, pogadajmy. Bardzo fajnie. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta asa buław i ta karta w negatywie mogłaby mówić o jakimś chaosie, o takiej nieumiejętności ogarnięcia ognia, który jest dookoła, być może w relacji z drugą osobą, jakieś robienie sobie na złość, albo taka, no wiecie, pasywna agresja. Ewentualnie ten as buław mógłby sugerować,
No, że po prostu, słuchajcie, no nie wiecie, za co się zabrać. Jest niepokój, jest takie rozedrganie. To odchodzi do przeszłości i bardzo mi się to podoba. Myślę, że Wam, strzelce, również. No, powiedzcie, czy Wam się podoba. Albo co Wam się podoba. Zobaczcie, dla Was w Radzie jest karta... Znaczy, nie no, co ja gadam. Że za bardzo się spieszę, bo nie mam za bardzo dzisiaj czasu, ale... Wy przedstawiacie się jako karta Asa Kielichów i As Kielichów to piękna karta, która no, mówi o początku nowej relacji, nowej miłości, nowego porozumienia, wybaczenia, dania sobie szansy, kolejnej, czy tam w ogóle pierwszej, czy jakiejkolwiek. No tutaj zobaczcie, ta karta też w kontrze do Asa Buław mogłaby Was przedstawiać jako osoby, które są gdzieś ukojone, pełne spokoju, które nie działają pod wpływem nerwów, rozedrgania czy nie wiadomo czego, jest tak jak być powinno. Z wielkim spokojem się zabieracie za wyzwania tego tygodnia, których będzie sporo. Może nawet nie wyzwań, a po prostu pracy. Momencik. Świetny tydzień na pogodzenie się z kimś. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta dziesiątki mieczy. I dziesiątka mieczy sugeruje, żeby nie zapomnieć o odpoczynku. O tym, że nie samą pracą człowiek żyje, albo jakimiś tutaj rzeczywiście ambitnymi wyzwaniami i stawionymi sobie celami. Czasami też można poleserować. Macie w Radzie odpoczynek. Co jeszcze? No, jest to dziesiątka mieczy. Ona przedstawia kobitkę, która gdzieś się poddała. Czyli co? Podarować komuś. Wybaczyć. Zakopać topór wojenny. Czego nie robić, czego unikać. I jest to karta dziesiątki kielichów. Piękna karta kokoszenia. Karta, która przedstawia bliskie sobie osoby. Ukochane, może rodzinę. I jest to informacja, żeby nie unikać bliskich oraz pomocy, którą chcą Wam nieść. To też może być, słuchajcie, związane z taką hiperambicją z Waszej strony. Na zasadzie, że ja tutaj wszystko sam bądź sama zrobię, to będzie najlepsze. No, tego nie robić, bo mam wrażenie, że inni potrzebują się poczuć docenieni i docenione. No, tak bym powiedział. Nie unikać też, słuchajcie, godzenia się i dumę chować do kieszeni. Przynajmniej w tym tygodniu. Wszystkiego naj. Teraz koziorożce. Witam Was na tygodniówce. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Oho! No dobrze, karta stół. Sama karta wypadła, weźmy ją. Ale to nieźle, dlatego że jest to karta umiarkowania. Co odchodzi do przeszłości? O co tutaj chodzi? Jak Wy się przedstawiacie, koziorożce? No, słuchajcie, to tak jak ktoś by miał konflikt wewnętrzny. Czy starać się, czy nie? I tak raz podejmiecie jedną decyzję, a drugi dzień już inaczej. A rada dla Was? W Radzie macie barana, lwa bądź strzelca. No dobrze, czego raczej nie robić, czego unikać? O cóż tutaj może chodzić? Słuchajcie, no widzę tutaj silną energię trygonu, po pierwsze
ziemi, byk, panna, koziorożec, ewentualnie właśnie ognia, baran, lew, strzelec. Powiedziałbym, że też opłaca się walczyć, rozmawiać o pieniądze z przełożonymi, bo zobaczcie, z przełożenia jest król monet, czy tam królowa monet, to możecie sobie odwracać tę energię. I albo jest to osoba z pracy, może szef, szefowa, albo osoba ostatnio bardzo zapracowana, która nie ma gdzieś dla Was czasu. Ewentualnie król monet w ogóle no, sugeruje rzeczywiście gdzieś Wasz trygon, Wasz znak, więc wychodzi na to, że jest gdzieś to Wasz tydzień. Tutaj może być naprawdę wyzwaniowo, ale szczerze mówiąc, bardzo dobrze się z tym czujecie. Albo Wam ostatnio było za nudno, no albo po prostu trudniej Wam przychodziło wcześniej ogarnianie rzeczywistości. W tym tygodniu macie to tutaj, w małym paluszku. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta dziesiątki buław, a jest to karta no, ambicji, wytężonej pracy, starania się i może gdzieś rzeczywiście tego w tym tygodniu będzie dużo. Być może, żeby zabłysnąć przy szefie lub szefowej, albo żeby postarać się o pieniądze, podwyżkę, bon, uznanie, cokolwiek. Dziesiątka buław, słuchajcie, mogłaby mówić o tym, że w tym tygodniu będzie sytuacja inaczej. Jeśli w przeszłości była sytuacja, w której dużo się wydarzyło, no, dużo odpowiedzialności tutaj na swoje barki wzięliście bądź wzięłyście i trochę Was to przytłaczało nawet. Mam wrażenie, że w tym tygodniu będzie rozwiązanie tego lub ostateczna jakaś konfrontacja. Tak bym powiedział. Jest to ku lepszemu i ku stabilizacji, uwierzcie mi. Zobaczcie, przychodzi do Was karta umiarkowania, a ta karta przedstawia leśną wróżkę, która, no, jak sama nazwa wskazuje, mówi o tym, że pomimo tego, że będzie no, sporo się działo w tym tygodniu, że no, gdzieś tutaj będzie trzeba wykazać się w pracy, no i może też po pracy, pomimo tego, że będzie tutaj no, konfrontacja lub rozmowa z osobą, z którą ostatnio dużo różnych rzeczy się wydarzyło, no, tak czy siak przychodzi do Was umiarkowanie, czyli co? Spokój i balans wewnętrzny. Wszystko, co wydarzy się w tym tygodniu, pod koniec tygodnia podsumujecie. Kurczę, to już mogę usiąść i na spokojnie się nie stresować. No, po prostu. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta szóstki kielichów, a jest to karta dosłownie przeszłości. Bądź jakiejś iluzji związanej z przeszłością i na takiej zasadzie jakby swoją ambicją, no nie wiem, swoimi rzeczywiście staraniami, jakbyście wyszli z pewnej iluzji, czyli co? Udałoby Wam się na przykład nakłonić szefa lub szefową na pieniądze, zmianę etatu, pomoc w pracy. No, bo słuchajcie, no ile można się po prostu spalać? No, bez sensu. To nie chodzi o to, żeby no, praca była jakimś przykrym obowiązkiem i kamieniołomami. Ta karta szóstki kielichów odchodząca do przeszłości mówi też o tym, że jakąś sprawę z przeszłości, jakiś konflikt, jak dużo się działo różnych skrajnych rzeczy pomiędzy Wami a kimś wcześniej, no to uda się gdzieś tutaj ogarnąć. No, być może ktoś przyjdzie, żeby rzeczywiście próbować coś naprawić na przykład. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta piątki buław. No, karta konfliktu lub rywalizacji. Mam wrażenie, że tak buńczucznie się przedstawiacie. Bardzo chcecie tak konkretnie pogadać, szczerze, do bólu nawet może czasami, wyjaśnić coś sobie. No i gdzieś mam wrażenie, że zrzucić z siebie pewien ciężar. Uważajcie tylko, żeby po prostu kogoś nie zranić. Piątka buław też w ogóle sugeruje, że no, bierzecie się ochoczo do pracy, no i macie tutaj moc. Pali się w tym tygodniu, ale wiecie, jak to ogarnąć. Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta siły i karta mocy. Nie wiem czemu, ale w Radzie macie barana, lwa bądź strzelca, bo jest to właśnie karta, która przedstawia trygon ognia.
Ta karta, słuchajcie, mówi o tym, żeby pamiętać o swojej godności i honorze. Więc może tutaj rzeczywiście trzeba dociekać swoich praw. Może trzeba rzeczywiście domagać się szacunku od osób, które ostatnio mało go miały. Karta siły też sugeruje, żeby odłożyć ego do kieszeni i rzeczywiście porozmawiać z kimś o czymś ważnym. Może nawet o pieniądzach z pracodawcą. A nie na zasadzie, że o, to ja nie będę się odzywać. Jak ty taki jesteś, to o. Albo jak jesteś taka, to ja nie będę. No, na złość babci, czy tam mamie, czy dziadkowie, mrozić uszy. Bez sensu. Czego nie robić, czego unikać? Karta maga, karta alchemika, no, która przedstawia kogoś, kto czaruje, opowiada bajki, dużo mówi, mało robi, ucieka od obowiązków lub od odpowiedzialności. Takiej osoby unikać albo w ogóle się z nią konfrontować. Ta karta też sugeruje, no bo jest to ktoś bardzo pracowity, kto ma dużo mocy, żeby no, dzielić się obowiązkami, nie brać wszystkiego na siebie albo w ogóle z części z nich zrezygnować. Wszystkiego naj. Teraz wodniki. Ja Was witam na czytaniu tygodniowym. I sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas. Nieźle. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Czyżby wodniki gdzieś wyjeżdżały albo planowały podróż? Co odchodzi do przeszłości? Dziwaczna sprawa. Jak Wy się przedstawiacie? Karta cierpliwości. No to tak jakbyście odłożyli bądź odłożyły w czasie rzeczywiście planowanie wyjazdów na przyszłe miesiące. Jaka będzie dla Was rada? I czego nie robić, czego raczej unikać? Coż tu się dzieje? Słuchajcie. Nie mówię, że coś złego, ale wiele sprzeczności się tutaj pojawiło. Dziwacznie. Ulala. Może ma ktoś do czynienia z nowo poznaną osobą? Słuchajcie, czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach na kwiecień są w czytaniach właśnie na kwiecień, więc sprawdźcie. Ale wydaje mi się, że to czytanie można podciągnąć pod miłość i uczucia. Ale zobaczymy. Momento, bo ja tutaj jak się rozgadam, to mogę się zgubić zapewne. Słuchajcie, z przełożenia jest dla Was karta Asa Kielichów. No i jak najbardziej jest to karta związana z początkiem nowej relacji, nowej miłości, powiedzmy, ewentualnie pokoju z kimś, z kim ostatnio pokoju było brak, dosłownie. Ja mam wrażenie, że to może być a propos osoby, która dosłownie na Was się obraziła, która no, lubiła sobie rządzić, która lubiła sobie wymyślać, i może celowo odsunęłyście ją, jego ze swojego życia. Chociaż mi się wydaje, że to jest bardziej no, druga strona. Tutaj jakiś był foch, mam wrażenie. I no, czuję, że tutaj w tym tygodniu jest to bardzo dobry czas. No to aby rzeczywiście podać sobie rękę na zgodę. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta trójki buław, a jest to karta bramy. Karta związana z nowym początkiem. No, być może rzeczywiście dajecie sobie szansę z no, osobą, która wcześniej była sfochowana i raczej Was unikała.
Ewentualnie trójka buław mogłaby sugerować, że wodniki planują bądź w ogóle myślą o podróżach. Być może o podróżach zagranicznych w najbliższym czasie, może w maju, może w czerwcu. Wydaje mi się, że to wcale nie chodzi o kwiecień, bo jeśli mają być tutaj jakieś podróże w tym tygodniu, czy tam w ogóle w kwietniu, to wydaje mi się, że nie jakieś bardzo dalekie. O, tak bym zasugerował. Nie wiem czemu, ale pamiętam wasz przekaz z kwietnia. Chyba tak mieliście i miałyście, że zaczynacie gdzieś czuć się bardziej komfortowo i wydaje mi się, że to tutaj też się pokazuje w postaci tej trójki buław. Zobaczcie, przychodzi do was karta cesarza i cesarz to może być osoba z trygonu ognia, baran, lew, strzelec, ewentualnie osoba dominująca, uparta, która lubi sobie porządzić, ewentualnie osoba, która strzela focha i robi tak, żeby wyglądało to, jakby to wszystko było waszą winą. Na tej zasadzie. Może nawet nie to, że udaje głupa, tylko po prostu gdzieś wierzy w to. I słuchajcie, wydaje mi się, że kontakt z taką osobą w tym tygodniu wróci. Wydaje mi się nawet, że to bardziej druga strona będzie próbowała się gdzieś z wami skontaktować. No słuchajcie, no dla osób zwłaszcza, które obchodzą święta, może to być ważne. Ta karta cesarza też mogłaby pokazywać was jako osoby, które ogarniają więcej aniżeli do tej pory, zwłaszcza w nowej sytuacji, bo ta trójka buław mogłaby jak najbardziej mówić o nowej sytuacji, czy tam zawodowej, czy w nowej relacji, a może w nowym, no nie wiem, miejscu zamieszkania. Tutaj czujecie taką już pewność siebie, już więcej. Już więcej umiecie, więcej wiecie i dobrze wam to robi. Zobaczcie tutaj do przeszłości. Odchodzi karta czwórki buław. I to jest bardzo dobra informacja, zwłaszcza dla ambitnych wodników. Ten fakt, wybaczcie, fakt, że zaczynacie już teraz pewniej się czuć i coraz więcej ogarniać w jakiejś nowej sytuacji, nie znaczy, że gdzieś tutaj spoczniecie na laurach i no będziecie teraz się lenić. Nie, wręcz przeciwnie. Tutaj mam wrażenie, że poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona również przez pracodawców i ktoś tutaj może rzeczywiście liczy na to, że ogarniecie pewną grupę osób albo tak wyprowadzicie pewne sprawy, że firma czy projekt będzie na zero albo na plusie. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Jeśli chodzi o czwórkę buław, to też jest taka informacja, bo jest to karta pokoju, a to odchodzi do przeszłości, że nie będzie tak łatwo rzeczywiście wkupić się na nowo w wasze łaski. No tutaj, jeśli ktoś rzeczywiście wcześniej zawinił, ewentualnie jeśli ktoś nadszarpnął wasze zaufanie, no to teraz musi się po prostu postarać. Już o tako na pstryknięcie palca wodnika nie ma. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta siódemki monet, a siódemka monet to karta cierpliwości, karta zaangażowania, karta skupiania się na długofalowych projektach, czyli wolicie w tym momencie nie przyspieszać pewnych spraw, rzeczywiście w skupieniu coś wykonywać, ale tak jak już wcześniej mówiłem, to nie znaczy, że w ogóle sobie odpuszczacie i tutaj nie chcecie dalej się rozwijać. Wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi o siódemkę monet, no to jest to karta cierpliwości. No, powiedziałbym, że nie wiem czemu cały czas mówię no na waszym czytaniu. No cóż, wybaczcie, jest to karta, która mogłaby mówić o tym, że z jednej strony zbieracie pieniądze, bądź planujecie pewną podróż, może w ogóle zbieracie pieniądze na tę podróż, odkładacie i wydaje wam się, że okej, jeszcze w tym miesiącu nie, może w przyszłym, ewentualnie jeszcze poczekacie z kupnem biletów lotniczych na przyszły tydzień. Ta karta siódemki monet też właśnie sugerowałaby, że jeśli ktoś chce wrócić do waszego życia, czy to dawny kolega, czy dawna przyjaciółka, no to trzeba tutaj zrobić jakiś plan. Nie to, że od razu tutaj rozkładacie ramiona i nie wiadomo co. No po prostu tutaj ktoś
musi się wykazać. I coś trzeba sobie wytłumaczyć i zastanowić się, jak zrobić, żeby nie było tak, jak było wcześniej. W radzie macie kartę szóstki kielichów, czyli kartę iluzji. I ona mogłaby dosłownie sugerować, żeby wyjść z iluzji, że ktoś tutaj... Znowu powiedziałem, no, słuchajcie, co się dzieje? Już tak chyba mam. Wyjść z iluzji, że osoba powracająca rzeczywiście bardzo się zmieniła i że tutaj naprawdę chce naprawiać bardzo relacje i że od razu trzeba jej dawać szansę. Nie mówię nie, ale potrzeba czasu, żeby rzeczywiście zobaczyć zaangażowanie tej osoby. To może być byk panna koziorożec albo baran lew strzelec, tak mi się pokazało. Szóstka kielichów też w ogóle sugeruje, żeby się rozmarzyć i pomarzyć o podróżach, jeszcze w nie wyruszać, bardziej jeszcze sobie pomarzyć, poplanować, więcej nazbierać i dopiero wstrzymać się. Czego nie robić, czego unikać? Karta piątki mieczy, czyli karta zamiatania spraw pod dywan. Jest to tydzień, w którym ewidentnie trzeba z kimś porozmawiać. Z kimś, z kim ostatnio trochę kwasu było. Jeśli rzeczywiście ta osoba powraca. Wiem, że się powtarzam. No ale tutaj trzeba porozmawiać i zrobić plan, żeby zastanowić się, co zrobić, żeby nie powtórzyła się sytuacja z przeszłości. A może żebyście wy za bardzo nie zaangażowali się i nie narobili sobie nadziei tak jak wcześniej. Na tej zasadzie. Piątka mieczy, nie zamiatać spraw pod dywan. Wszystkiego dobrego Wam życzę. O! Teraz ryby. Witam Was na tygodniówce. Jakiś as buław. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas. Wybaczcie. Co do Was przychodzi? Co się pojawia? Transformacja, odnowienie, najprawdopodobniej kontaktów z pewną osobą, która ostatnio bardzo się dystansowała i w ogóle nie wiadomo było, o co jej bądź jemu chodzi. Ale to chyba kobitka jest. Co odchodzi do przeszłości? No tak, no, słuchajcie, odchodzi do przeszłości konflikt. Dobra informacja. Jak wy się przedstawiacie, ryby? Mi się w ogóle wydaje, że często u was się pokazuje bliźnięta, waga, wodnik, ewentualnie trygon ognia. Powiem tak, w ogóle też dyplomacją, asertywnością, spokojem więcej zdziałacie, więcej zyskacie, aniżeli jakimiś konfrontacjami albo na siłę sprowadzeniem kogoś na ziemię. Zwłaszcza jeśli jest różnica poglądów. Rada dla Was. Okej. Mamy kartę. Sama chciała wyjść. Niech wyjdzie. Czego raczej nie robić? Czego unikać? Słuchajcie, to tak jak na przykład może przy rodzinnym stole, ale może niekoniecznie. To tak jak pewnej osobie, nie dałoby się przetłumaczyć. Już lepiej machnąć ręką i dobra. Niech on albo ona już ma swoje poglądy, ja swoje przynajmniej, już o tym nie gadajmy. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta Pazia Kielichów. Paź Kielichów, czyli reprezentant Waszego trygonu, trygonu wody. No super, jesteście w swojej energii. Ta karta ewidentnie pokazuje osobę pełną pogody ducha, radosną i zadowoloną. I jest to Wasza energia. Fajnie. Paź kielichów, zobaczcie, on wyciąga do Was ten kielich, więc być może ktoś wyciągnie do Was rękę na zgodę.
albo napiszę do Was z życzeniami na Wielkanoc, czy tam w ogóle co słychać. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta Królowej Mieczy albo Króla Mieczy, to już możecie sobie zupełnie odwracać tę energię. I jest to ktoś chłodny, zdystansowany, kto może nawet troszeczkę egoistycznie patrzeć na Waszą relację albo w ogóle na rzeczywistość. Osoba, która ostatnio się sfochowała albo w ogóle był pomiędzy Wami duży dystans. W tym tygodniu ta osoba nawet nie to, że się przymila, ale odzywa się i jest gdzieś, no, najprawdopodobniej chce się pogodzić albo w ogóle nawiązać nić porozumienia. Królowa Mieczy też sugeruje, że w tym tygodniu trzeba dużo używać tej dyplomacji, spokoju, wysłuchać, co druga osoba bądź inne osoby mają do powiedzenia i czasami też ugryźć się w język, bo no niektóre osoby rzeczywiście są nie do przekabacenia. No ale cóż, no niech każdy już ma swoje, my też mamy swoje. Zobaczcie, przychodzi do Was karta śmierci. I to całkiem nieźle, bo karta śmierci mówi o transformacji, o odnowieniu, o nowym życiu, więc wychodzi gdzieś rzeczywiście na to, że pewna relacja może z Trygonem Powietrza, czyli Bliźnięta Waga Wodnik, a może z Baran Lew Strzelec, czyli Trygonem Ognia, jakaś relacja rzeczywiście się oczyści, odnowi. No tutaj pewne syfki, że tak powiem, i fożki zostaną wytłumaczone i wyjaśnione. No, karta transformacji, jak sama nazwa wskazuje, też mówi o tym, że przychodzi do Was taka wiosenna, odrodzeniowa energia. Odsyłam do Czytaj na Kwiecień, tam będzie coś więcej, tam jest, bo już są na kanale. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta piątki buław, czyli karta związana z konfliktem, karta związana z rywalizacją. Nawet w negatywie mogłaby mówić o kłótni i o tym, że dużo osób tutaj, może w środowisku pracy, może w rodzinie, ze sobą walczy. Ale co? Ta karta odchodzi do przeszłości, więc gdzieś wychodzi na to, że uda się pokojowe w ogóle stosunki z najbliższymi w tym tygodniu utrzymać. W ogóle to piątka buław to jest takie rozedrganie, rozproszenie, podczas gdy ta Królowa Mieczy jest bardzo skupiona, więc bardzo dobrze, bo gdzieś wychodzi na to, że wiele rzeczy Wam przychodzi z większym spokojem, aniżeli w poprzednich dniach lub tygodniach. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta Rycerza Monet i Rycerz Monet lubi bronić swojego zdania, lubi bronić swoich poglądów, być może innych do nich, nie to, że nakłaniać, ale próbować namówić, przekabacić. Tak jak sugerowałem, nie wszystkim da się od razu tak łatwo coś wytłumaczyć. Jeżeli na przykład konfrontujecie się z osobami, z którymi macie dużą różnicę wieku na przykład, no potrzeba czasu, żeby rzeczywiście coś wytłumaczyć. Spokojnie ugryźcie w język, nic na siłę. Rycerz Monet w ogóle pokazuje Was jako osoby, które finansowo w tym tygodniu mam wrażenie, że wyjdą bardzo na plus. Tutaj też opłaca się rozmawiać z szefostwem. Nie wiem czemu, ale jakiś strajk mi się tutaj pokazał. Robić strajk ryby, słuchajcie. W Radzie macie kartę ósemki mieczy, czyli kartę autosabotażu, krytykowania siebie i myśli pod tytułem nie wyjdzie mi, nie należy mi się, albo tamten lub tamta, no nie złamie się, no nie powie tak, nie da mi podwyżki, nie zmieni mi etatu. No i słuchajcie, to jest złe podejście. Nie autosabotażować się, uwierzyć w siebie, przygotować się do jakiejś ważnej rozmowy, zwłaszcza z Królową Mieczy lub Królem Mieczy. To może być, słuchajcie, ktoś, z kim wcześniej był foch, to o czym mówiłem, albo szef, szefowa, ktoś wysoko postawiony. Tutaj też w Radzie ta ósemka mieczy, zobaczcie, miecze, tutaj te kobitka tak bardzo z każdej strony przytłaczają. Znowu to powtórzę, nie próbować przekabacić swojego zdania komuś. Ewentualnie krok po kroku, bo tylko możecie uzyskać odwrotny efekt. Czego nie robić, czego unikać? Karta kochanków i powiem tak, jeśli rzeczywiście ktoś powraca do Was,
Wiele osób miało taki, wiele znaków miało taki przekaz. Jeśli ktoś powraca do Was, to nie machnąć sobie ręką, okej, dobra, wybaczone, tylko porozmawiać i dojść do porozumienia. Zastanowić się, o co naprawdę chodziło. Bo jeśli teraz sobie nie wytłumaczycie, to i tak to do Was wróci. Karta kochanków w negatywie, czego unikać, też sugerowałaby, żeby nie iść na maślane oczy i na miłe i fajne zachowanie szefostwa. No tutaj gdzieś liczy się profesjonalizm i to, żeby kasa się zgadzała, prawda? Wszystkiego naj. Moi drodzy i moje drogie, dziękuję Wam za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są już czytania na kwiecień. Sprawdźcie sobie, gdzieś tutaj podlinkuję playlistę. Tam jest czytanie ogólne, na miłość i uczucia dla singli i związkowców oraz na pracę i finanse dla wszystkich znaków oddzielnie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.